Ciemiączko jestem tutaj tym Games, witam was. Na moim gospodarstwie. Jest sierpień. 13 tysięcy na koncie. Już wszystko mówię. Czemu tak mało pieniędzy? Nie no, śmieję się. Tak widzicie, zakupiłem sobie torzówkę. Za 4,5 tysiąca. Ogarnąłem... Czy inaczej. Zapłaciłem za pasowanie słomy w baloty i siano, tak? Do tego jeszcze wynająłem sobie usługę grabienia. Na wszystko wyszło mi 6 tysięcy. Myślę, że dość dobra cena tego wszystkiego, tego całego interesu, ale już będę mówił, jak będziemy sobie to jeździć. Żeby po prostu nie tracić czasu. Więc lecimy. Nówka nabytek 4,5 tysiąca, 2,2 metra, myślę, że 60 to bardzo w nosie tego targa, będzie targać. A tak. Pasowałem, znaczy. Przyjechali, pasowali mi, dogadali cały temat związany z sianokasami. Zapłaciłem wspomniane 6 tysięcy tego. Przyjechali mi, pograbili, nic nie dotykałem. Może sobie miałem, bo miałem sprawy związane z... Z prasą. Już mam wszystko poogarniane z tą prasą. Jesteśmy dogadani. Ugodowo. Wszystko pięknie poszło. Bez żadnych problemów. A już o pasie jeszcze będę za chwilę mówić do końca. Siano. Bo ponieważ... Nawet powiem szczerze, że nie miałem weny. Pierwszy, że jeszcze jeździłem po... sądzie, właśnie na się tej pasy. Po drugie, no czas gonił niemiłosiernie, bo pogody nie było. Więc musiałem całkowicie zapłacić za usługę. 6 tysięcy, myślę, że dość dobre pieniądze. Całościowo zgrabienie i sprasowanie. Pasowanie 60 kulek materiału, można powiedzieć. Czyli łącznie soma i siano. Siana z samego dało mi 50 kulek. Sporo. 50? Tak, 50 kulek. Dało mi to. Szczerze, jestem w szoku, że aż tyle dało się tutaj elegancko ogarnąć tego siana. Bo tam ta jedna przecież mąka miała się na pewną koszonkę. No niestety, że potoczyły sprawy, tak się potoczyły. Tylko poszło siano. I 10 kulek. Słomy. W sumie 60 kulek dopłacone po 25 bodajże za 20 za słomy i siano. Chyba tak jakoś policzyli. Więc no 3000 plus te 3... Nie, więcej. Ja się nie zgadywał. Wiem, że 6 tysięcy zapłaciłem za to. Wszystko. Nie wnikałem, bo musiałem. Więc byśmy teraz mieli ponad... blisko 20 tysięcy byśmy mieli. Kasy na koncie, tak niestety nie mamy. A to nic, ja mam zrobioną robotę, teraz mogę sobie na spokojnie już ogarniać całą resztę tematu. Już trochę powiem te prace pożniwne, mimo że jeszcze mam owiec do ogarnięcia i baloty do pozwożenia. A to na spokojnie. Mogę sobie to zrobić na spokojnie. Bo jak już to zbasowane jest ziarno czy osłoma, to będę mógł tylko sobie stogi porobić i mi to wystarczy. Wracając jeszcze, znaczy, zaczynając temat prasy, powiedziałem o prasie. Z prasą wyszło dość, dla mojej osoby dość pozytywnie, bo tego Francuza, który właśnie u niego ta prasa jest i po prostu te zawirowania całe, które były właśnie z tą prasą, myśleli go ściągnąć tutaj do sądu. I wszystko się tam dowiedzieli, był tłumacz, tak dalej. Na szczęście gościu umiał angielski, więc no z jednej strony chwała mu za to, że jednak można było coś bardziej zrozumieć niż po francusku typowo. I tak, dogadaliśmy się później po tej sprawie, że ja chcę po prostu tę pasę kupić. Tak? Znaczy inaczej. Kupiłem, tylko chodzi, żeby dopłacić jem.
Pogadaliśmy 36 tysięcy. Uff, ta pasa kosztować będzie. Sporo, powiem szczerze, no. Sporo pieniędzy. A 36 tysięcy już do ręki będzie, ale gościu powiedział tak. Nie ma problemu, że dwa tygodnie, no bo słabo łapie wczoraj, dwa tygodnie poczeka za pieniędzmi. On mówi, teraz będziesz płacił za 10 tysięcy za transport, tak? No to sensu nie ma. No gadaliśmy się. 60 tysięcy. Wiadomo, plus tamte moje 14, no to wychodzi 50 tysięcy całkowicie prasa. Ale co z jednej strony mnie bardzo ucieszyło, że ja przez tą osobę, która sprzedała mi prasę, dostanę jeszcze odszkodowanie. I to nie małe odszkodowanie, ponieważ dostanę równowartość zapłaconej prasy. Tak, proszę Państwa, dostanę równowartość zapłaconej prasy, czyli 14 tysięcy dostanę od niego plus zwrot pieniędzy. Więc teoretycznie prasa naprawdę nie wyjdzie mi aż tak dużo. No całościowo, no pewno więcej niż te 14, no ale jednak dobrze, summa summarum, udało się dogadać. I 36 tysięcy całościowo wychodzi prasa. Dwa tygodnie, powiedział, że poczeka. Ja się ucieszyłem, wiadomo, trzeba nie dobrać kredytu. I na spokojnie, będę miał do spłacenia, w rok czasu go spłacę na spokojnie. Trzymaj zapka, bo teraz tam za mleko gdzieś za 10 tysięcy na miesiąc. Więc myślę, że to jest dość dobrze, rozprawiające. Mogę powiedzieć gospodarstwo i nie boję się tego, że nie zdołam finansowo, bo wydołam. No i po prostu już się ugadało. Jestem zadowolony. Nie może się już martwić o żadne tutaj gadania, że złodziejem jestem czy coś w tym stylu, bo wiadomo, nie żaba by mi poszła bokiem. Na szczęście mi nie pójdzie. No bo po tej sprawie się wszystko teraz ładnie rozeszło, że jednak to było przez tamtego i tak dalej. Więc już mam, już mówi sumienie czyste, nikt mnie nie będzie o nic oskarżył po całym roku. Więc no jesteśmy, idziemy 14 tysięcy do samej kompensaty, 36 czy 24 tysiące ta pasa kosztująca nie wyjdzie. Więc tamten gościu ma się zapłacić w ciągu 2 tygodni, dlatego ja mam czas, dlatego mi tamten gościu dał 2 tygodnie, że dostanę pieniądze, a będzie przymus, bo do 12 tygodni właśnie tamten gościu ma to wypłacić, jeśli nie, to wejdą, wejdzie komornik i tak dalej, ale gościu niestety, no, przez swoją głupotę biznes będzie teraz zwijał. Nic na to człowiek nie poradzi. Więc no po prostu, jak to można powiedzieć, nie padł jego, że upadł osobie, która no życzliwość miała sporo. My się dowiedziała, to ja. Więc mówię, wyjdzie całkowicie 24 tysiące, więc no myślę, że na następnym odcinku już to płacę te pieniądze. Zresztą teraz czekacie. Dzisiaj będę się dobierać kredyt. Sekundę, niech pomyślę. W zasadzie to nie. Po 30 tysięcy ja mu zapłacić wam. Na Polskę oczywiście. Dostanę zwrot, tak powiem, pieniędzy plus zadośćuczynienie, równowartość tego danego zakupu. Więc to nie jest tak źle. No to nie. Nawet nie muszę zapłacić za naszej numer kredytu. Luks. Stanie może z 1000-2000, ale to jest nic. To będzie nic. Więc najważniejsze, że wszystko dobrze skończyło. Praca zostaje u mnie.
i nie muszę się terbendować. I będę mógł sobie na spokojnie rozwijać gospodarstwo tak, jak to było planowane od samego tu właśnie początku. Czekajcie, teraz może będziemy jeździć, jak jeździliśmy, będzie troszkę może lepiej. Chwileczkę zapniemy. Trzeba się trochę najeździć. Tutaj, proszę Państwa, szczęsiątką. No myślę, że jeszcze nawet, że tak nie powiem, praktycznie nie powiedziałem nic o talerzówce. Talerzówka przywieziona, czasu nie było, pewnie rzeczy były zapłacone zawczasu. Przyjechali, mieli ciężarówkę z HDS-em, wyrzucili po prostu ją HDS-em na podwórze, bo to nie jest wiadomo, duża jakaś talerzóweczka. Bo to wyjechali gdzieś jeszcze z czymś. Nie wnikałem, mi nawet nie było. Ja przyjechałem i po prostu już ta talerzóweczka na podwórzu była. Więc jestem zadowolony. 4,5 tysiąca z transportem. Myślę, że dość dobre pieniądze. Nie jest zbytnio tutaj zmychłana. Obciążenie też, można powiedzieć, że sobie tutaj obciążenie właśnie na tej oponie. Ta opona właśnie była tutaj do nich, przez nich dołożona, więc no tutaj jest bardzo no fajnie, zobaczycie, że no brakowało takiej talerzóweczki mi, no bo co, agregacikiem to da się zrobić, tak, no, ta efektywność jednak nie jest taka, jak powinna być, więc no tutaj tak jak talerzówka padła, no to akurat idealnie mi tu się pasowało. Dobra, lecimy, bo no jest tej roboty troszeczkę. Ale myślę, że się na spokojnie, raczej w 90% powinno mi się udać to ogarnąć. Na następnym odcinku będę chciał pozwolić słomę, pozwolić sobie sianko. Znaczy słomę to raczej bym wolał, tylko tutaj stuk szybko poprzewozić, bo chyba to mi będzie przyczepą tutaj jeździć. Ale sianko muszę jednak zjeść. No bo to było z tydzień czasu temu pasowane? Nie, troszeczkę lepiej, po 2 tygodniu bodajże, jak się nie mylę. No ale wiecie, przez te zawirowania nie było czasu, żeby to ogarnąć. Jak się trochę tak dobił, a teraz już na szczęście jest wszystko. Na szczęście ładnie wszystko wyszło, szczęśliwi, jak tu się mówi. I może to sobie na spokojnie. Czekajcie, bo tak czwórko sobie grzeje, a tu trzeba trójko trzeba odpalić, bo ma troszeczkę. Jest troszeczkę głębiej wsadzona, gdzieś na jakieś 8 centów. Z tego względu, że też pole talerzówki nie widziało. Pole nie widziały talerzówki, więc tutaj muszę troszeczkę głębiej zrobić. Ale patrzcie, jaki to jest piękny efekt, tak? Ładnie tutaj będzie się nisko pocięte. Myślę też, że tu będziecie chyba obojnik poleci. Ogólnie gdzieś na pola, ponieważ no, tutaj brakuje naturalnego nałożenia. Gnojowica wiadomo, no jest, ale tak gnojowica no jednej wartości tak mocnej nie ma, bo to jest troszeczkę z wodą. No ale jednak obornik to jest jednak obornik, który no da dość sowitą dawkę azotu, fosforu. Ogólnie nałożenie, to wiecie, naturalne nałożenie to jest jednak najlepsze, co może być. Więc no, troszeczkę z nawozami sobie będę leciutko odpuścić. Nie mówię, że nie będę kupywał, bo będę kupywał oczywiście. Ale nie będę musiał kupywać w takiej ilości. Gnojowica też z chlewni jest już załatwiona. Ale powiedziałem dopiero gdzieś będę chciał na wiosnę, na łąki dawać właśnie gnojowice, z tego względu, że jednak bardziej widzę na łąkach gnojowice niż na polach. No nie wiem, takie moje może złudzenie. No ale no, też nie całą nie jakąś tam potężną ilość, tak? Powiedzmy jeden kawałek, no to też pójdzie nawozem. Żeby też jakoś to fajnie wyglądało, tak? Żeby to nawożenie jednak było. Może będziemy dawać na gnojowice i troszeczkę nawozu, bo sobie nie wiem, ze 150 kg na hektar damy nawozu po gnojowicy jeszcze, znaczy na gnojowice jeszcze. To by też się było, powiem szczerze, głupią opcją, tak teraz patrząc. W życiu realnym jak najbardziej stosowane takie rzeczy są.
Więc no, czemu by tutaj tak nie samo nie zrobić? Więc wszystko się fajnie układa. Na to poczekam, aż gościu zetnie sobie zboże. Ja wchodzę już, można powiedzieć, na pole, na pola, na jedną łąkę i będziemy sobie już, no będzie żeby obrabiać. Może powiedzieć za szybko, ale to wiecie, to jest od gościa, który, no mam pierwszą dzierżawę, która właśnie te dwa łączki, które są na innej działce, co właśnie od tego dziela. No on po prostu już chce dać tą dzierżawę, bo jednak już coś to się wyprostowało. Ta sprawa sądowa, to wszystko. A jednak powiedział, że no tyle tam balotów jeszcze nie widział. W ogóle jest na tych dwóch łączek. Było 19 balotów. To mówi tamten przy swoim nałożeniu miał 7 do 10. A wiecie, ja dopiąłem tą dzierżawę od nie zrobię się chyba od lipca. Miętam. A tamtego sezonu jakoś. Pod końcówkę tą dzierżawę wzięliśmy. Nie pod koniec. Och, już mamy. Sierpnia, bo lipiec, jakoś tak. O. Bo przecież tę łąkę musieli przesiewać swoją, dlatego wzięliśmy, bo nie mieliśmy wtedy, byśmy nie mieli siana, tak? No teraz nie łatwiej się, no bo jednak 60-50 kulek siana, samego siana, no to tu już jest sporo, tak? Więc myślę, że mi starczy, może sprzedamy, zobaczymy, jak ktoś będzie chętny. Nie mówię nie, bo bym się mówi zgrzeszył, mówiąc, że zostawię to. Na moich 20 paru sztuk bydła, ale dokładnie nie wiem, ale chyba do czego 10, 13, 17, 20, 21 sztuk. Po jednego byczka mamy. To jako chowam. Stwierdziłem, że będę chował. Będę chował, bo jednak tak zwany gospodowiec w razie czego nie będzie na gospodarstwie. Taki byczek. Więc byczko zostawiamy. No i myślę, że jak będziemy kolejne inwestycje później związane właśnie z hodowlą robić, bo tutaj na upad tego 40 sztuk być może dobije. Na ciasnota trochę będzie, no 40 sztuk może dobijemy. I to wszystko. W tej oborze. Nawet powiedział, że 30, może 5 to już będzie. To już taki maks będzie. Takie jeszcze będzie jedno wycielanie tych krówek, no i raczej już będziemy mieli pewną obawę tutaj, szopę. Więc tutaj trzeba nie pomyśleć o czymś, co pozwoli mi na zwiększenie hodowli, no bo jednak słowy mamy, siano mamy, wiecie, po co mi sprzedawać siano, jeśli wiem, że mógłbym sobie zwiększyć hodowlę. To też pastwisko patrzyłem, znaczy pastwisko inaczej. Zrobić teraz pastwisko, czyli kupić ludkoczasty, ewentualnie siatkę, czy jakieś przęstwo właśnie, nie plastikowe, tylko siatkowane. Jak zwał, tak zwał. No kupić, no to też nie jest mały pieniądz. Też musiałbym dać wszystkie co najmniej na taką przyjemność. Po 6 tysięcy na dzień dzisiejszy. No to tak... No nie jest... Nie mówię, że nie jest w moim zasięgu, ale chciałbym jednak to, żeby po prostu no, dołożyć, jak to się mówi, na fajne zadarzenie zrobić. No to więc sama z powiedzmy 6 tysięcy, no wyszłoby mi gdzieś 15 tysięcy, tak? Żeby jednak te bydło, no, miało wygodę, tak zwaną wygodę, tak? A zatem już tak zbytnią wygody może nie będzie miało. Nie wiem, będę myślał, jeśli miałbym coś robić, padło bo mi na tej części, co jest, tak powiem, ufcie mi. Przy osie.
przy owsie będę chciał tam zrobić, trochę przejść przy tam troszeczkę działki ująć, ewentualnie tutaj, z tej strony gdzieś tutaj wymyśleć. I wtedy mieć po prostu spokój, troszeczkę zwiększyć. O, patrząc na takie gospodarstwo, co ja mam, no teraz sprzedawać siano, to troszeczkę jest sada moim zdaniem. Nie mówię, że nie lubią tak ludzie, ale jednak tutaj chciałbym zwiększyć hodowlę gdzieś do 60-70 sztuk, coś w tym stylu. I mieć po prostu święty spokój, by na te bydło, to pyki czy to krowy mogły, tak powiem się, spieniężyć, tak? Niż mam sprzedawać cielaki, czy mam sprzedawać krowy, bo już mi się w shopie nie mieszczą. A tak po prostu byśmy mieli już na luzie przygotowane jakieś tutaj boksy, nawet coś, nie wiem, będę myślał, na pewno nie odpuszczę tego tematu, będę chciał na pewno zwiększyć hodowlę o bądź nawet drugie tyle, co teraz mam, czyli powiedzmy, jak mam teraz 20 sztuk, czyli jeszcze 40 sztuk, 60, 70 sztuk bym na pewno chciał dobić. Może na tej w tym roku. Dobra, będę przedłużał odcinka, więc w dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek Wam się spodobał, to zostawcie komentarz. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się z drugiego odcinka. Na razie, cześć.